Cześć, ja nazywam się Karol Paciorek, to jest 6 odcinek Kto wie, ten wie. I dziś będziemy rozmawiać o wyborach prezydenckich, które tuż przed nami. Większość z Was pewnie myśli, że wybory prezydenckie wyglądają mniej więcej tak. A w rzeczywistości wyglądają... Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Teraz, kiedy mają mnie usunąć z mauzoleum, mogę powiedzieć szczerze, w komunizm, nawet w partii, od dawna nikt nie wierzył. Ale nikt też nie wiedział, co z nim zrobić. I wtedy zjawił się Lech Wałęsa. Kampania prezydencka w Polsce jest szalenie merytoryczna. Każdy z kandydatów przedstawia wszystkie punkty swojego programu, mówi, dlaczego warto właśnie na niego zagłosować. I wcale to nie jest tak, że kampania wygląda jak połączenie miłości na bogato, celebrity splash i rolnika, który szuka żony, a ludzie spotkani przypadkowo na ulicy, kiedy mają powiedzieć, na kogo właściwie by zagłosowali, odpowiadają... Jeszcze nie zdecydowany, dobrze jestem. Nie jestem zdecydowana jeszcze. O, proszę pana, pewnie pan zabił. Nie mam pojęcia. Teraz tak trudno powiedzieć. A jeszcze nie wiem. Dobrze, dziękuję. Nie mam kandydata. Wie pan co? Jeszcze tego nie przemyślałam. Jeszcze się nie zastanawiałam. Raczej na nikogo. Dlaczego? Znaczy nie jesteśmy... Nie wiem. Możecie głosować, tak? No możemy głosować. Nie chcę nam się iść na wybory. Dlatego właśnie, jeżeli nie wiecie, na kogo zagłosować, to przygotowałem Wam sylwetki wszystkich 11 kandydatów, którzy biorą udział w wyścigu o prezydenturę i przedstawię Wam w 4 minuty albo mniej. Grzegorz Braun, numer 1, jest bratankiem Juliusza Brauna, czyli prezesa TVP, więc pewnie ma już jeden głos od Mariusza Maxa Kolonko. Nie wierzy w globalne ocieplenie, nie wierzy w ideologię gender, Unia Europejska to dla niego eurokołchoz, jest przeciwny aborcji, ale to nie jest ważne, bo tak naprawdę on był przede wszystkim scenarzystą. Scenarzystą filmu Arche, czyste zło. Gotowe. Numer 2, Andrzej Duda, któremu blisko do Franka Underwooda. To oczywiście kandydat PiSu i do tego z Krakowa. Jego sztabowcy cały czas napieprzają memami w internecie i różnymi przekazami informacyjnymi, żeby kampania wyglądała na absolutnie udaną. Ma najlepszą stronę internetową i chciał wystąpić w czymś a la Jimmy Kimmel Mean Tweets, gdzie czytał na swój temat nieprzychylne wypowiedzi właśnie z Twittera. Przyrównał się do Maliniaka, nie wiedząc chyba, że na YouTubie nie siedzą 40-latkowie. Boże, plastikowy Maliniak. Adam Jarubas, PSL, potrafi śpiewać. No i jako żywo jest to chodzący klon Waldemara Pawlaka. Drodzy Państwo, lepsze życie można budować zachodem, można budować ze wschodem. Bronisław Komorowski, podczas kiedy jego wyborcy widzą go tak, przeciwnicy myślą o nim tak. Ja budu krasty, karzucę ciasno i prozoro. Marian Kowalski, Ruch Narodowy. Zwolnili go z siłowni, gdzie był trenerem, więc... Smutna sprawa. Człowiek, który powinien wylecieć na zbitą mordę z roboty. Janusz Korwin-Mikke. Najstarszy w zestawieniu, ale trzeba przyznać, że szybkością ripost, stałością poglądów i taką witalnością wewnętrzną przebija absolutnie wszystkich kandydatów razem wziętych. Szkoda tylko, że jak to się mówi, jego wyborcy jeszcze mają karty rowerowe, a nie dowody osobiste. Pani masz dziennik chodzi, wtedy okej. Kukiz, gorąco orędownik jednomandatowych okręgów wyborczych i mówi się, że on może zabrać ze swoim elektoratem trochę głosów Korwinowi. To ma sens, bo panowie już się spotkali. Zamówił klucz do kół, syn pojechał ode mnie samochód, jak teraz klucza nie mogę znaleźć. No co się stało? Może pan pomóc, bo... Ja pana znam. Magdalena Ogórek. Ja? Autorka najlepszego cytatu w historii polskiej polityki. Każde Bizancjum bez inwestycji w elity niestety upada. Każde Bizancjum. Kariera aktorska średnia. Nie grała ani z Kukizem, ani nie grała w Arche Czyste Zło. Nawet nie spotkała Korwina w żadnym filmie. Kawki? Janusz Palikot. Też się nie spodziewałem, że go zobaczę w tym zestawieniu, a jednak jest, więc skupmy się na ostatniej rzeczy, która mu w polityce została, czyli jego własnym haśle wyborczym. Aktywny prezydent. To jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Powiedział. Januszu, nie wszystko jest możliwe. Tak jak LS nie wróci i ja nigdy nie dostanę cycków na Snapchacie, tak nie jest możliwe, żebyś ty wygrał te wybory. Sorry. Sadzić, palić, zalegalizować! Paweł Tanajno. Co to jest? Co to... Dlaczego on startuje w ogóle w wyborach? Cześć,
Dzięki, że znalazłeś chwilę. Hasło wyborcze pana Pawła Tanajno. Uwaga, to jest po polsku. Co zrobisz, jak wygrasz? Możesz. I ostatni kandydat, czyli Jacek Wilk, Kongres Nowej Prawicy. Co jest bardzo ważne, bo Kongres Nowej Prawicy w tych wyborach ma dwóch kandydatów. Korwina, który jeszcze nie mógł startować z ramienia swojej nowej partii. Korwin One, a Jacek Wilk startuje właśnie z ramienia Kongresu Nowej Prawicy. Więc jeżeli chcesz zagłosować na Korwina, to głosujesz na Korwina, Kongres Nowej Prawicy, ale tak naprawdę Korwina, Korwina, Core Air Force One, a jak głosujesz na Kongres Nowej Prawicy, to powinieneś zagłosować na Jacka Wilka, Kongres Nowej Prawicy, czyli wtedy nie głosujesz na Korwina. Nie żal panu trochę, że tak się rozłączyliście? No cóż, no to była decyzja pana Janusza Korwin-Mikke. I tak to wygląda. Jeżeli nie ma debaty, która byłaby zorganizowana choćby przed dwoma najważniejszymi, najwyżej notowanymi kandydatami na prezydenta, czyli Komorowskim i Dudą, zwłaszcza kiedy oni tak naprawdę niewiele się różnią między sobą, to nie mamy szans, żeby faktycznie dojrzeć, jakie będą różnice, jeżeli wybiorę Komorowskiego, jakie będą różnice, kiedy wybiorę Dudę. W Stanach dla przykładu kandydaci mają trzy obszerne i porządnie zorganizowane debaty prezydenckie przed wyborami na różne tematy, w których ścierają się. Z tego co wiem, w Polsce ma być debata po pierwszej turze wyborów, do której oczywiście Komorowski nie chciałby dopuścić. Ale jednak, co by nie mówić, to świetnie cały problem z wyborami, problem z frekwencją, która jest tak niska w wyborach, ujął Kukiz Wojewódzkiego w swoim chyba najlepszym wystąpieniu. Stoi przed nami auto. Oni doprowadzili do sytuacji takiej, że stoi auto i podzielili naród na grupy, które dyskutują o kolorze lakieru, które są gotowe się za ten kolor pozabijać. A w tym aucie jest zepsuty silnik, a oni w tym czasie jeżdżą za nasze pieniądze taksówkami. Kumasz? W ostatnich wyborach prezydenckich Bronisław Komorowski, który wygrał, otrzymał niecałe 9 milionów głosów. W Polsce uprawnionych do głosowania jest 31 milionów ludzi, a głosuje około 17. Więc różnica między kandydatami w drugiej turze wyniosła 1 milion głosów. Wiecie, co ma milion głosów? Więc 10 maja wyłącz YouTube'a i idź na wybory. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to tutaj masz poprzedni, a tutaj subskrybuj albo...